Coraz to kolejne podmioty europejskie zakładają konta w rublach. Marek Suski dostał specjalną misję. Pośmiejecie się. Totalne problemy obwodu kaliningradzkiego. A na koniec dziwny incydent w punkcie uchodźczym. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziś kontynuujemy taką bardziej dziką formę. Oczywiście wszystko jest w dalszym ciągu normalnie montowane w studiu, więc slajdy będziecie mieli newsy, no ale ja nagrywam telefonem na zewnątrz, bo nie mam mnie obecnie w Warszawie. W każdym razie warto wspomnieć w dzisiejszych czasach o tym, czy przypadkiem nasza niechęć do Rosji jako kraju nie przeradza się do niechęci do Rosjan jako narodu, bo to już ma bardzo negatywne konotacje, mimo tego, że przez to, co mówią nam mainstreamowe media, może się nam kojarzyć wręcz z czymś dobrym. I podobnie było za czasów, wiecie, której światowej. Z innym narodem, którego teraz nie można, nie wypada nie lubić, to podobne nastawienie mamy do innego narodu. I chyba nie w tym kierunku chcielibyśmy, żeby podążała nasza ścieżka cywilizacyjna. Zapytaliśmy się Polaków o to, co oni sądzą o Rosjanach. No i sonda wyszła wczoraj o godzinie 17. Najnowsza sonda na naszym kanale. Co mówią, jeżeli jesteście zainteresowani, czy Polacy faktycznie mają już niechęć do narodowości? No to koniecznie sprawdzajcie. Spotkaliśmy nawet jednego z polityków lewicy. Zapraszam serdecznie. Tutaj macie link, a tutaj mały fragment. Czy lubi pan Rosjan? Nienawidzę. Dlaczego? Za to, co robią. Nie znam ich przede wszystkim, a na pewno przez pryzmat wojny nie będę oceniał całego społeczeństwa. Ale brzydki jest. Nie lubicie Rosjan, tak? Nie, nie lubimy. A dlaczego? Nie lubimy. No oni takie dziwne są ludzie zawsze, bardzo nie... No, miałam jeden raz kolegę, to był bardzo takie brzydki człowiek. No, brzydcy ludzie to są Rosjanie i po prostu się ich nie lubi, dlatego wszystko jest jasne. Także co? Klikajcie koniecznie, odłóżcie sobie na kolejną zakładkę, a my już lecimy z pierwszym tematem. Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjártó potwierdził w rozmowie z CNN, Budapeszt przystaje na żądanie Moskwy i będzie płacić za gaz w rublach. Polska odmówiła i w związku z tym Gazprom wstrzymał się od dostawy gazu dla naszego kraju. Podobnie gazowy gigant z Rosji postąpił w stosunku do Bułgarii. Minister klimatu Anna Moskwa stwierdziła, że sankcje na rosyjski gaz hamują Austria, Niemcy i Węgry oraz że Komisja Europejska powinna wyciągnąć konsekwencje wobec państw płacących Rosji za gaz w rublach. Teraz przyszło oficjalne potwierdzenie ze strony Budapesztu. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjártó w rozmowie z CNN oświadczył, że kraj ten będzie płacił Rosji za gaz i ropę w rublach. 85% dostaw gazu pochodzi z Rosji, 65% dostaw ropy pochodzi z Rosji. Dlaczego? Bo taka jest nasza infrastruktura. To nie jest fajne, nie my wybraliśmy taką sytuację, powiedział. Początkowo Komisja Europejska twierdziła, że oznacza to złamanie unijnych sankcji. Teraz Komisja Europejska mówi w swoich zaleceniach, że kraje Unii mogą wpłacać euro lub dolary na konto Gazprom Banku, które następnie wymienia on na ruble i deponuje na drugim koncie firmy kupującej. Zdaniem niektórych krajów, w tym Polski, to obchodzenie sankcji czy wręcz działanie zgodne z zaleceniami Putina. Ten moment oficjalnie, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to tylko Węgry już się zgodziły na to, no i zaczynają wprowadzać procedury umożliwiające im płacenie za gaz w rublach. Jednak według Bloomberga kolejne 10 europejskich firm już swoje konta w rublach w Gazprom Banku otworzyło, jednak nie zdradzają przynajmniej na ten moment, co to są za firmy. W jasne i klarowny sposób wiemy oczywiście, o co chodzi. No nie zdradzają ich, ponieważ to jest taki straszak, taka groźba, że okej, jeszcze macie szansę się wycofać, ale że tak się stanie, no cóż, Putin też zastosował swojego straszaka, odcinając Polskę i Bułgarię od dostaw gazu, więc kraje, które mają teraz nóż na gardle i wiedzą doskonale, że stracą więcej niż Polska, bo my jednak jesteśmy w miarę zdywersyfikowani, no to mogą się zacząć bać.
Kolejne trzy państwa, jakie mają zapłacić w rublach, to Turcja, Armenia i Nigeria. No i oni też już mają zakusy do tego, żeby jednak przestawić się na ruble. Według Kaczyńskiego generalnie to i tak jest tylko symbolika, bo generalnie jeżeli płacimy w dolarach, to to i tak jest zaraz ten dolar sprzedawany na ruble, no i nie wpływa to aż tak bardzo na wartość tej waluty. Przynajmniej tak mówił Jarosław Kaczyński nie tak dawno temu. Mimo wszystko i tak się nie zgodziliśmy na ten rosyjski szantaż. No i teraz to, co się... To, na czym rozgrywa się cała gra, to są dwa kraje Unii Europejskiej. Te dwa kraje, które są decydentami u nas. Jeżeli one się zgodzą finalnie na płatności w rublach, mogą to argumentować dowolnie. Zapewne będzie chodziło o bezpieczeństwo energetyczne i o bezpieczeństwo swoich obywateli. No to jeśli Niemcy i Francja się na to zgodzą, to faktycznie możemy być na tym w plecy. A czy się zgodzą? Na pewno dowiecie się o tym jako pierwsi tutaj na tym kanale, dlatego subskrybujcie koniecznie, bądź na bieżąco na YouTubie lub na Facebooku, jeśli oglądacie, to zostawcie lajka na naszej stronie, która nazywa się zupełnie tak samo, a my już lecimy z kolejnym tematem. Decyzja o podwyżce to efekt nietrafionych prognoz inflacyjnych. Fala krytyki spadła głównie na prezesa Narodowego Banku Polskiego, jednak przedstawiając szczegółowe analizy. O przyszłości prezesa NBP Adama Glapińskiego posłowie zdecydują dopiero w maju. Pojawiają się spekulacje, że PiS może nie mieć większości, aby ponownie wybrać go na stanowisko. Zdaniem Gazety Wyborczej kluczową rolę miał odegrać Marek Suski, który dostał misję uciułania większości. PiS ma też rozmawiać z posłami Pawła Kukiza. Komisja Finansów Publicznych już 13 kwietnia pozytywnie zaopiniowała wniosek prezydenta w sprawie kandydatury Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wniosek poparło 27 posłów, przeciw było 26 posłów, zaś jeden wstrzymał się od głosu. Glapiński ma być również faworytem Jarosława Kaczyńskiego, ale do głosowania w Sejmie nad jego kandydaturą nie doszło. Posłowie mają wybrać o losie prezesa Narodowego Banku Polskiego dopiero na następnym posiedzeniu, czyli 12 maja. W mediach już spekulowano, że PiS może nie mieć większości, aby ponownie wybrać Adama Glapińskiego. Obecnego prezesa NBP ostro krytykuje opozycja, ale kandydatura budzi kontrowersje także w szeregach PiS. Nawet wewnątrz PiS kandydatura Adama Glapińskiego na prezesa NBP budzi opór, pisał na Twitterze Jarosław Gowin. Ktoś, kto jeszcze kilka miesięcy temu przekonywał, że inflacja nas ominie, dał dowód braku odpowiednich kompetencji na to kluczowe w trudnych dla gospodarki czasach stanowisko. Posłowie Konfederacji mówili nieoficjalnie Gazecie Wyborczej, że nie pomogą partii Jarosława Kaczyńskiego w wyborze Glapińskiego, bo tak tracą w sondażach, że byłoby to samobójstwem. Przyznają jednak, że PiS szukał u nich poparcia i rozmowy na ten temat były. Jednak również posłowie Konfederacji głośno krytykują Glapińskiego. Zdaniem Gazety Wyborczej kluczową rolę w zapewnieniu większości miał odegrać Marek Suski. Misję uciłania większości dostał zaufany współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, Marek Suski, twierdzi gazeta. W sejmowych kuluarach słychać, że trwają rozmowy z posłami Kukiza, a PiS liczy na mobilizację w swoich szeregach i demobilizację w ławach opozycji, dodano. Podobno mieli już na tym posiedzeniu Sejmu wrzucić Glapińskiego, ale wielu posłów PiS choruje i wycofali się z tego pomysłu, powiedział gazecie jeden z parlamentarzystów. Spadku popytu na wszystko, no i zduszenia inflacji. No i słuchajcie tego. Prezes Glapiński był bezradnym prezesem NBP przez 6 lat. Nie zrobił absolutnie niczego, żeby chronić polskich przedsiębiorców i polskich obywateli. Powiedział po chwili wiceminister finansów w Sejmie, a na sali rozległy się oklaski, co ciekawe, również posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tak bardzo jest to ceniona osoba w tej partii. Sami politycy PiS też nieoficjalnie mówią zakulisowo dziennikarzom, że jeśli zostanie ponownie wybrany na to stanowisko, no to szampanów raczej otwierać nie będą. Ciekawe, że tak niewygodnych ludzi dla Prawa i Sprawiedliwości prezes się po prostu nie pozbywa. Jaki ma w tym interes? Po prostu go lubi? Może ma jakieś bardzo rzadkie kompetencje, których nie widzi u żadnych innych osób? Może, co jest
bardziej prawdopodobne, jeśli chodzi o jakieś pozytywy, przynajmniej dla partii, no to mogą go wykorzystywać do jakichś zakulisowych rozgrywek, bo jest zwyczajnie zaufaną osobą, której możecie powiedzieć więcej. Bo wiadomo, jeśli wzięliby po prostu jakiegoś eksperta, no to zawsze istnieje takie ryzyko, że będzie grał nie na ich karty, czyli po prostu gdzieś tam ich nagra, wypłyną jakieś niewygodne rzeczy, które mogłyby sugerować, że Prawo i Sprawiedliwość nie do końca legalnymi sposobami dzierży swoją władzę, w tym monetarną, czy też może jest zupełnie w drugą stronę i to prezes Glapiński ma jakieś haki na polityków Prawa i Sprawiedliwości, by mógł wprost wpłynąć na ich wyniki sondażowe, chociażby w kolejnych wyborach, które być może, tylko przypomnę, będą przyspieszone. W każdym razie, według Ministerstwa Finansów, koszty obsługi długu wzrosną w tym roku o 20 miliardów złotych do blisko 50 miliardów. Natomiast, jak mówią Money.pl, eksperci, w ciągu 3 lat potrzeby pożyczkowe państwa mogą wynieść nawet 1 bilion złotych. Dług publiczny już i tak jest duży, a będzie przeogromny. Czy to wina Glapińskiego? Na pewno nie tylko, ale to jednak on powinien coś z tym robić. Następny temat. Have fewer options when they go shopping. More than 600 foreign brands have announced their withdrawal from Russia, according to Yale University. Some cited concerns about the conflict and the safety. W obwodzie kaliningradzkim 18 przedsiębiorstw oficjalnie ogłosiło ryzyko zwolnień. To efekt zachodnich sankcji, choć w lokalnych mediach można przeczytać o obecnych problemach w gospodarce. Rosyjska gospodarka mierzy się z kryzysem. Nie ma co do tego wątpliwości chociażby tamtejsze Ministerstwo Gospodarki. Nowe prognozy tamtejszego Ministerstwa Gospodarki zakładają, że w negatywnym scenariuszu ich PKB może spaść w tym roku nawet o 12,4%, a w roku 2023 może dalej spadać jeszcze o 1%. Jeden z regionów, który znalazł się w szczególnej trudnej sytuacji, jest Kaliningrad. I te problemy już widać. Na doniesienia lokalnego portalu kaliningradrad.ru zwraca uwagę portal WP.pl. W obwodzie kaliningradzkim 18 przedsiębiorstw oficjalnie ogłosiło ryzyko zwolnień, czytamy w rosyjskim portalu. Wprost nie pada tam, że przyczyną problemów są sankcje za sytuację na wschodzie. Według regionalnej rzeczniczki biznesu Swietłany Niżegorodowej, duże przedsiębiorstwa najbardziej cierpią z powodu obecnych problemów w gospodarce. Trudności mają firmy importujące komponenty i surowce z zagranicy. Jeden z głównych podatników, holding Avtotor, obniżył produkcję samochodów 3-krotnie, informuje dalej Kaliningrad.ru. Portal WP podaje, że wspomniane firmy to najwięksi pracodawcy w regionie. Kaliningrad to w tej chwili oblężona twierdza, która jako pierwsza w Rosji padnie na skutek sankcji. Oni zdają sobie sprawę, że są otoczeni krajami, które sami uważają za wrogie, mówi polskiemu portalowi Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador RP na Łotwie i w Armenii. Portal Business Insider Polska ostatnio rozmawiał z Białorusinem Aleksem, którego żona pochodzi z Kaliningradu. Opowiadał m.in. o rosnących cenach i mniejszym niż do niedawna wyborze produktów. Into Russia over the past years and made Russia part of the modern world, so the ripple effects of this are going to be massive. So here's how people in Russia are dealing with the economic fallout. No i mieszkańcy Kaliningradu chyba mają najgorzej, jeśli chodzi o wszelkich obywateli Federacji Rosyjskiej, no bo tam faktycznie są odcięci. Ceny lotnicze się podwoiły, mieszkańcy nie mogą nawet wyjechać, bo obecnie drogowe granice z obwodem kaliningradzkim są zupełnie zablokowane, więc nie mają nawet pola do manewru. Polski konsulat właśnie przestał wydawać wizy mieszkańcom Kaliningradu. Dla Rosjan brak polskich wiz oznacza uwięzienie we własnej enklawie. Nie mają szans, żeby w jakikolwiek sposób opuścić ten teren, jeśli nie mieli tych wiz wcześniej lub zostały im teraz wycofane. A ceny w Kaliningradzie rosną cały czas i obecnie cukier stał się tak pożądanym towarem, że wszedł na listę nagród, konkursów i loterii. Rozumiecie? Macie konkurs, w którym normalnie my już jesteśmy przyzwyczajeni do dóbr luksusowych lub przynajmniej pieniędzy, a tam możecie wygrać cukier. Jest to doprawdy niepokojące, przynajmniej dla obywateli Kaliningradu i mieszkańców Kaliningradu.
Ale czy we wschodnich mediach nie mogą pisać zupełnie tego samego o nas? Bo wiecie, sytuacja niekoniecznie musi być aż tak tragiczna, jak przedstawiają nam to media. Jeżeli poczytacie sobie rosyjskie media, no to również zobaczycie, że my, Polacy, umieramy z głodu na ulicach, no bo nie ma tutaj możliwości zakupu normalnego towaru przez potężną inflację, przez potężne wzrosty cen energii, że generalnie jest bardzo tragicznie. A czy tak jest? No nie aż tak. Jak widać, pies nawet szczeka dalej, więc jeszcze chyba ma co jeść. Chyba, że szczeka dlatego, że nie ma co jeść. Lećmy dalej. Do nieprzyjemnej sytuacji doszło 26 kwietnia w punkcie zbiórki na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jak relacjonuje jeden z organizatorów punktu, Ukraińcy zachowywali się niegrzecznie i rzucali jedzeniem. Dnia 25 kwietnia 2022 roku w punkcie zbiórki na ATH w Bielsku-Białej doszło do przykrego incydentu, w którym brali udział uchodźcy z Ukrainy, relacjonuje na Facebooku przewodniczący samorządu studenckiego ATH Nikodem Słowiński. Miejsce zostało przygotowane przez ostatnie dni tak, aby potrzebujący z Ukrainy mogli poczuć się jeszcze bardziej swobodnie, wybrać rozwieszone ubrania na wieszakach oraz otrzymać jedzenie. Niestety, w trakcie pierwszego dnia spotkały nas niemiłe sytuacje, opisuje dalej organizator punktu. Jak relacjonuje Słowiński, po otwarciu punktu jedzenie, chemia oraz środki czystości zniknęły w trybie natychmiastowym, ponieważ ludzie nie chcieli się dzielić z innymi. Pudła przeznaczone do pralni zostały rozerwane, a ubrania zostały porozrzucane po całym budynku, m.in. na podłogę i na regały przeznaczone na żywność. Czytamy dalej w poście na Facebooku. Organizator punktu opisuje także, że osoby korzystające z tego miejsca miały pretensje do wolontariuszy i były wobec nich niegrzeczne. Pretensje do wolontariuszy o braki w żywności oraz obrażanie i wyzywanie po ukraińsku kierowane do innych osób, domaganie się lepszych ubrań bądź w innym kolorze, też rzucać bułkami. Wszelkie prośby o poprawę zachowania były ignorowane, co poskutkowało zamknięciem budynku od godziny 15. Przez wyżej wymienione sytuacje postanowiliśmy do końca majówki zamknąć punkt ze względu na ponowne uporządkowanie ubrań. Jest nam bardzo przykro z powodu zaistniałej sytuacji, ponieważ dużo wolontariuszy zrezygnowało z pomocy. Przychodząc do punktu, poświęcamy nasz wolny czas, niejednokrotnie poświęcając pracę czy studia, a w zamian otrzymujemy brak szacunku, roszczeniowe zachowanie i wiele pretensji, dodaje Słowiński. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotychczas już ponad 11 milionów osób na Ukrainie opuściło swoje domy, uciekając przed sytuacją na wschodzie. 5,2 milionów Ukraińców wyjechało z kraju, najwięcej do Polski, a kolejne 6,5 miliona osób to uchodźcy wewnętrzni. Dziewczynkom 20 lat i 23 года. Мы приехали, получается, вот в пятером. Вас кто-то остался в Украине или вы всех забрали? Нет, все род. Podsumowując, może naszą pomoc dla obywateli Ukrainy, dotarło do nas już ponad 3 miliony osób, a ponad milion uzyskało numer PESEL. W dalszym ciągu wielu Polaków dało schronienie dla obywateli Ukrainy, za co generalnie Ukraińcy są nam wdzięczni. Miejmy nadzieję, że takie incydenty, do jakich tam doszło, to są jedynie pojedyncze przypadki. Chociaż jeśli znacie więcej takich przypadków, to wysyłajcie nam najlepiej na naszego maila pebokrekords@gmail.com lub na naszą grupę Podstawki Macieja Reaktywacja, no bo wtedy oczywiście specjalnie dla Was będziemy poruszać wszelkie tego typu tematy. Czy będą wygodne, czy niewygodne, to nie jest nasza bajka, żeby to oceniać. My po prostu dajemy Wam realny, rzetelny przekaz. Jeśli chcecie być cały czas na bieżąco i wiedzieć, co w trawie piszczy i co się dzieje w Polsce i na świecie, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał już teraz. A jeśli chcecie wiedzieć, co Polacy serio myślą o Rosjanach jako o narodzie, no to koniecznie sprawdźcie naszą najnowszą sondę uliczną na kanale Co Mówią. Tutaj macie linki, linki w opisie i przypiętym komentarzu. Zapraszam serdecznie, bo jest naprawdę mocarna. Tymczasem co? Trzymajcie się ciepło. No i hej. Ale pan myśli, że w Polsce już jest rusofobia, czy nie ma? Pewnie jest i jest, bardzo tak? Dobrze. Znaczy za to, co robią, słusznie. Tak, za to, co robią. Ten naród jest do zaorania, moim zdaniem. Ale myśli pan, że wszyscy Rosjanie popierają Putina? No 80%, tak mówią sondaże, więc niech spierdalają, serio. No ale to 20 nie popiera.